Trwają rozgrywki play-off trzeciej ligi mężczyzn w siatkówce z udziałem zespołu z Krosna Odrzańskiego. W dalszej rywalizacji w grze pozostały już 4 ekipy. Przypomnijmy, SKS Tęcza po fazie zasadniczej zajęła dobre 2. miejsce. Przed nią w tabeli lepszy był tylko KS Atak Gorzów Wielkopolski. W play-offach zespół z Gorzowa mierzy się z UKS-em Żakiem Krzeszyce. Natomiast siatkarska Tęcza w 2 meczu mierzy się z zespołem z Zielonej Góry. I właśnie od zwycięstwa na wyjeździe rozpoczęli rundę play-off siatkarze SKS Tęczy Krosno-Odrzańskie. 3-0 pokonali oni drużynę UKS 13 Zielona Góra. W pierwszym secie wygrali 25-22. Kolejne 2 sety zakończyły się zwycięstwem do 18. To był pierwszy krok w kierunku awansu do dalszej fazy rozgrywek. Do wykonania pozostaje jeszcze postawienie drugiego kroku, czyli zwycięstwo w meczu rewanżowym. Drugi mecz fazy play-off pomiędzy SKS Tęczą a UKS 13 odbędzie się w hali sportowo-widowiskowej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Krośnie Odrzańskim już w najbliższą niedzielę, 12 marca o godzinie 16. W drugim półfinale dosyć niespodziewanie UKS Żak Krzeszyce pokonał u siebie faworyzowany KS Atak Gorzów Wielkopolski 3-1.